Komisji Kultury, Polityki Społecznej i Rewizyjnej. Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na komisję, członków tych komisji. Pani Ewa Wojciechowska dała sygnał, że się spóźni. Odnotujemy to w późniejszym czasie na liście obecności. Witam Panią Sekretarz, Panią z obsługi Biura Rady. I porządek naszego posiedzenia na dzień dzisiejszy zawiera 5 punktów. Pierwsze to jest wgląd i sprawdzenie kart urlopowych burmistrza i wiceburmistrza za 2020 rok. Analiza eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy. Chodziło nam głównie o rozliczenie wyjazdów za pierwsze półrocze 2021, jak są wydawane zlecenia, jak są prowadzone karty rozliczeniowe, zużycie paliwa. W trzecim punkcie mamy analizę kosztów związanych z ogrzewaniem szkoły w Korczu za pełny sezon grzewczy, opał plus obsługa kotłowni i analiza kosztów ogrzewania w obiektach, w których są zainstalowane pompy ciepła. Chodzi o szkołę, kwilień i obiekt. Później również za pełny sezon grzewczy. W czwartym punkcie mamy analizę regulaminu wynajmu sal i świetlic wiejskich, prowadzone zarządzeniem burmistrza. W piątym punkcie mamy ocenę działań podjętych w związku z programem Czyste Powietrze. I może przejdziemy tak kolejno, Pani Sekretarz. Chcemy tylko wiedzieć, czy Państwo wykorzystaliście już urlopy, czy będziecie jeszcze, czy przechodzi coś na następny rok. Także Pani Dziękuję za udzielenie głosu. Oczywiście nie ma tylko i wyłącznie ze względu takiego, że tam są też dane wrażliwe, stąd po prostu tylko pracodawca ma dostęp do tych kart, ale dla Państwa wiedzy informuję, że nie ma urlopów zaległych. Jesteśmy w trakcie wykorzystywania, także też tą kwestię kontrolowała Inspekcja Pracy, więc nie ma obawy o to, że mamy jakieś urlopy zaległe z 2 czy 3 lat. Te na przykład za 2020 rok termin na wykorzystanie urlopu jest to taki ten ostateczny termin to 30 września 2021. Także nie ma zaległych urlopów. Ani tutaj pan burmistrz, ani ja. Dobrze, dziękuję bardzo. I kolejny punkt. Czy ktoś z Państwa ma zapytanie odnośnie tego punktu? Nie. A jeszcze jak wie Pani, bo teraz chyba ustawa jakaś reguluje, że nie można odkładać tych urlopów, nie? To znaczy, trzeba korzystać. Ustawa covidowa też tak reguluje tę kwestię, że pracodawca może pracownika oddelegować na urlop, jeżeli taki urlop zaległy jest. No. Ale z urlopu chciałbym coś dużo. Też proszę. Dobrze, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest analiza eksploatacji tych pojazdów, tak? I Pani ma w jakimś zestawieniu? Proszę o przedstawienie. Ja mam zestawienie. Analiza eksploatacji pojazdów będących, czyli ja rozumiem, że wszystkie te pojazdy, gdzie gmina ponosi z tego tytułu koszt. Więc mamy poszczególne pojazdy OSP, ze wszystkich OSP to są karty rozliczeniowe oraz mamy karty rozliczeniowe dla Skody, dla Volkswagena i Peugeota. No, to jest... Na przykład, no jak chcecie, może Pani zobaczyć, na przykład pokażę Wam to od początku, styczeń, od stycznia, nie wiem jak sobie życzycie. Ja bym zaczęła od tego nowego auta, bo najmniej zużyło i... zużyło 300 km, więc 110, zużyte paliwo 9,9. To jest Volkswagen? Volkswagen Transporter. Ja pozwolę sobie omówić. Ja oczywiście mogę tutaj Państwu też te karty do wglądu dać. W związku z tym samochód ten miał trasę Kalisz-Łaszków-Choczów, to była kwestia tankowania i miał jeszcze trasę do Kalisza. Także tak wygląda to na chwilę obecną. Obecnie poszukujemy kierowcy do
obsługi tego samochodu. Aha, jest ogłoszony. Czyli po prostu póki co to on stoi, tak? Tak. To jest ten, który będzie dowodził. Póki co chcemy go wykorzystać do funduszy z Urzędu Marszałkowskiego, czyli będzie dowoził seniorów, a w momencie, kiedy zakończy się projekt, żeby tutaj nikt nam nie podważył, że jakieś było podwójne finansowanie, no to wtedy dojdzie dowóz dzieci do seniorzy plus dowóz dzieci do szkoły specjalnej. Czyli a ten projekt z domu seniora to jest ten na 3 lata, co był? To jest ten na 3 lata, on powinien być zakończony w 2021 roku. Natomiast ze względu na sytuację związane z COVID-em udało nam się wynegocjować, że jeszcze będzie trwał do marca 2021, żeby jak najwięcej funduszy można było wykorzystać. Tak? Do marca którego? 22, przepraszam. Tutaj tak wyglądają te karty, jak Państwo. To może po kolei tak. Czy do tego samochodu to musi mieć kierowca specjalne uprawnienia, czy nie. To był przygotowany na jazdę, tylko dyspozycyjność. Tylko przygotowany prawdopodobnie musi być, nie? Może jakiś podes albo coś, bo to jest do tej mikrofonu. Nie, to samochód jest wyposażony w takie rzeczy. No nie. Co, panie Janie? Ja nie widziałem. Może być, ale nie musi być. Przekażę. To ja to właśnie tutaj słyszałam. No i nie słyszałam. Ja przekażę komisji. Dobrze. Przekaż, dobrze, tak, dziękuję. Zmieniła pani Ewa Wyciąska, która nie może się dochodzić tutaj do pań. I prosiła, żebym przekazała informację, że ona nie dojedzie, ponieważ została sama w pracy, mają rocznicę. No niestety nie może dojechać. Czyli po prostu trzeba odnotować nieobecność. Tak. I szkoda, dlatego że pani Ewa była najbardziej zainteresowana tym regulaminem wynajmu sal i świetlic i ma przygotowany całkowity swój. Dlatego chyba pominiemy ten punkt też. To zobaczymy jeszcze. A to jest przygotowane do przewodniej niepełnosprawnej? To padło pytanie. Tak. Tak, czyli ma ten podes, tak? To, że można wózkiem jechać. Windę. Czy windę, no. Proszę bardzo. No, ale tak w tej chwili kierowca, żeby przywieźć i zawieźć, to tam będzie miał ile? Pół etatu, to nawet 2 czy 3 godziny. Mieliśmy ogłoszony pierwszy konkurs, nikt mi stanął, mamy teraz ogłoszony kolejny. To musi być taka osoba, która jeszcze gdzieś będzie zatrudniona, no, bo ciężko. Tak. Albo emeryt. Połówki, nie? Dobrze, to ten sam, który mamy załatwiony. Teraz ten nowy urzędu gminy, co to też ma mówić? Tak, ja rozumiem, że one wrócą do mnie, tak? Oczywiście. Nie. Są do wglądu. One rozliczenia są miesięczne, także nie wiem, które rozliczenia Państwo sobie życzą. No to dajcie ten nowszy, jak jedziemy od nowszych. No, nowszy, no. Tak, ale który miesiąc rozliczeniowy? Ja mam wszystkie, ale to... Ile przejechał ten samochód? Przejechał 4870, zużyte paliwo to 287,3 litra. Małe sprawy. To znaczy 2020, to tak jak Pan Burmistrz informował, na której jest komisji, no był taki, że faktycznie były ograniczone wyjazdy i szkolenia. W tej chwili to zaczyna się zmieniać, ponieważ już podpisywali umowy, też się odbywa w Urzędzie Marszałkowskim kwestia podpisywania też za zgodność do finansów. Po prostu ten rok na pewno spowodował, że tych kilometrów jest przejechane więcej. Niestety 2020 był praktycznie takim, bo to zresztą Państwo obserwowaliście, ani nie było w szkole. Wszystkie spotkania były online. Teraz też są spotkania online, ale zdarzają się również w terenie. I tu jako takiego kierowca przecież nie jest zatrudniony, tylko w swoim zakresie. Pan Jakubisz, czy planowane jest zatrudnienie kierowcy właśnie, żeby to wszystko ogarnąć na przykład? Zrobiliśmy ogłoszenie. No, przesłuchaj, przykład, jaki Państwo miesiąc chcą
Był ogłoszony konkurs na kierowcę i na robotnika gospodarczego. Proszę bardzo. Do tej karty jest Volkswagena. Na odwrocie jest nazwisko wiodącego, wpisane jest UMG Chorz. Tak, bo tak wpisujemy, tak jak też mieliśmy kontrolę regionalną i obrachunkową, ale później jest podpis jadącego. Podpis kierującego. No, podpis jadącego, a kierującego to jest różnica, nie wiem. Nie powinien być podpis dysponenta? Tak, to jest skontrolowane. I tak to czynimy. Kierujący może być jadący też, nie? Pasażer, wystawiamy z pozycji na wyjazd. Czy zgoda, czy trasa była zgodna z dyspozycją, nie? O to chodzi. No. Znaczy, tak to jest w innych firmach. To jak wygodzie? No podpis dysponenta jest, nie kierujący. Kierowcą jest kierowca, a dysponent jest. Tak, ale też jeszcze musi być zgoda tego miejsca. No tak, oczywiście. Ja idę na trasę, bardzo tam ludzi się nazywają, to jedno odbicie. To jest kierowcą i... Tak, dysponentem. Dysponentem. Tak, to powinno być. Mieliśmy to sprawdzane, więc tak mamy, tak poczynimy. No to jest wpisane UMP, a podpis jest jego gości, nie? Ale tu pisze nazwisko, więc to jest też pyta, no. Bo pisze nazwisko, jak on cenię, jak firma jakąsa. To jest jak ruchu. Jeżeli tak jest dobrze, to powinno być imiennie jedno, no, tak? I się zadbę, tak, też, tak jest też dopuszczalne. No nie jest, bo jest głębia wolność. Czyli zastrzeżenie, że... Ale... No i pytanie. No pytanie, ale jeżeli to jest zgodne, ja tu nie wygodnie na takie, nie wiem, bo pani się pyta, że w ogóle jest bardzo dobra, to sprawdzamy, tak? Tak, tak. No. Jak tak może być i nie ma wyższa instancja? No, proszę powiedzieć jako pytanie i tu padło wyjaśnienie. Co najwyżej, póki mi się wypowie pani profesora, to nie wiem, na co to jest pytanie, takie jest ogólne takie zapytanie, no nie wiem. Co ty mi proponujesz, żeby co? Powiem tak, nie? Aha, no to z powrotem, nie? Tak, tak, nie? Nie, to jest dobre. Nie, to jest dobre. Nie, to jest dobre. Proszę, żeby powiedziała pani mecenas, że to będzie prawne w ogóle, bo jak to powinno być, żeby nie było żadnych zastrzeżeń do następnego projektu. Czyli komisja nie ma zastrzeżeń do... Zapytanie. Więc wiecie, bo tutaj za chwilę przejdziemy też do kart OSP i też są zastrzeżenia, nie ma tam podpisywane. No to nie, to już dodaję. Rozpatrujemy, no to trzeba wszystko dać. Aha, to myślę, że nie to opinia. Czy zleceniodawca może być, jak tam wymagać? Czy jeszcze któryś... Czy jeżeli chodzi o tą Skodę, jeszcze jakieś karty do wglądu państwo chcecie? Jedno. To Skodę mamy już załatwioną, teraz Peugeota, tak? Już państwu przekazuję. Który miesiąc państwo sobie życzycie, czy wszystkie miesiące? Bo zestawienia nie ma, pani nie, że za to półrocze to tyle i tyle nie? Znaczy ja tutaj sobie tak podliczałam, nie, więc w Peugeocie jest przejechanych kilometrów 3570, a zużycie paliwa 257,2. Za to półrocze, tak? Tak. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec. I jak są prowadzone karty do tego pojazdu? Wydawane dyspozycje, kto podpisuje, gdzie się jedzie? Tak, jest to wszystko opisane w karcie. Dobrze. O której godzinie samochód wyjeżdża, z jakimi kilometrami zaczyna, o której godzinie pojazd wraca, też z jakimi kilometrami jest wpisane, gdzie odwiedzić, o której godzinie, tak. No i że tutaj garażuje w urzędzie. I teraz sprawy w urzędzie? Tak. To co będzie możliwe? Karty Peugeota są
transita, transportera, który miesiąc, czy no jest pani tam pierwszy, lepszy miesiąc wyjmie i też czy tak poda, znaczy podmiot. Znaczy to, co jest pod ręką. No. Znaczy wszystko jest pod ręką, to dobrze, jest za prawie styczeń. Ale możemy sobie tutaj spojrzeć. Proszę bardzo. Nie będziemy... Może kolejne samochody, a członkowie nie sobie odchodzą. Czyli mamy teraz OSP, które mam tak po kolei OSP, Chodź Józefów, którą kartę państwu, bo tutaj mamy dwa pojazdy pożarnicze i w zasadzie i Forda, który też jest pożarniczym, tylko w mniejszym wymiarze, ale też służy do działań. Tutaj strażaków, to nie wiem który, czyli co po kolei. Tutaj są rozliczenia. To może jednej karcie z przygotowanych, bo kartę co najwyżej tam najczęściej do akcji wyjeżdża i pewnie wszystkimi od razu nie wyjeżdża. PSP lub pan burmistrz. Czy tak się czyni?
dowództwa, jest przyjęte w regulaminie, czy instrukcje przyjęte, że dowództwa kluczyli z prawej strony, jest dysponentem. Ale kto zatwierdza wyjazd? No on zatwierdza, no. No dostaje taką prawidłową dyspozycję, no. Czyli dostaje takie uprawnienie. Nie, PSPL pan burmistrz, ponieważ to gmina płaci za paliwo. To nic, pani Marko, ale dostaje o jednostkę powiadomienie, jest zadysponowana, tak. Do jakiegoś tak. Wyjazdu. I jest okej. To po kolejkach. Dostaje to powiadomienie z Pleszewa, tak? I jest kierowca stały do tego pojazdu i kto mu przekazuje te wiadomości? Ten, co siedzi z prawej strony, jest dowódcą załogu. Ale państwo, o czym inna komisja? Ja mówię o dysponowaniu do wyjazdu w ogóle. No ja też. No, to PSPR burmistrz. Jest to uzgadniane. Ale to też jest chyba coś nie tak, bo dostajesz nagłe powiadomienie i będziesz szukał kogoś, czy po powrocie uzupełnia się te karty, czy jak to się czyni? Karty uzupełnia się po powrocie, podpisuje dowódca załogu. Dowódcą jest ten, co siedzi z prawej strony u kierowcy. Aha. Musi mieć stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Tak jest przyjęte od dawna. No to tu, jeżeli wyjeżdżają do akcji albo gdzieś na jakieś ćwiczenia, a tu w tych samochodach służbowych, które oni mają, no to pan burmistrz. To pan burmistrz, no. Czy wiceprzewodniczący, no. A tutaj, jeżeli jest tak to słyszę, to że wszystko legalnie, dobrze. No dobrze. Izba obrachunkowa dokonywała kiedyś, tak? Jakiś tam wgląd był, czy... Kontrolowała karty OSP, karty urzędu wypłatności przecież. Przy tych większych kontrolach pewnie i zużycie paliwa, i dyspozycje, i wypełnianie karty, no on się zniknie. Tak? Przesuń ma już do dalszej części. Z tym, że do prowadzenia kart drogowych jeszcze jest wydane przez burmistrza regulamin. Czyli jak to tak? Czy zarządzenie to muszę tak, pani Magda? No tutaj jak to się... No ale jest wydane przez burmistrza i zgodnie z tym zarządzeniem są prowadzone karty. Wzory kart i zasady. Te karty, które tutaj państwo macie do wglądu, chodzi o pojazdy służbowe, to są drukami ścisłego zareagowania. No to też są OSP, bo są te zarejestrowane, do góry jest na rejestry. To nie ma do czasu, że weźmiemy, wydane, karty wydawane są przez dużo, więc są tutaj, do góry są rejestry, nie, rejestrowane. Są rejestry. I tak tą kartę później z tyłu podpisuje. Podpisuje i kierowca obsługujący. I ten, co sprawdził, czyli jeszcze dodatkowo prezes opisuje sprawdzający całą kartę. A z boku dyspozycji są ten, kto dowodzi, czy tą załogą, czyli podpis jest, tutaj jest podpis dysponenta, czyli dowódcy akcji. Dowódcy załogu. Dodatkowo jeszcze w OSP są karty sprzętu, nie? Pił spalinowych admiratów, prądów twórczych, po tego sprzętu jest, jak widzicie, tych załączników jest dosyć dużo do każdego samochodu. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 na przykład jest urządzeń spalinowych na tym samochodzie i do każdego sprzętu jest oddzielna karta. To jest do każdej akcji, nie? Użyte są załącznie dwie samochodu, to trzeba dwie karty też rozpisać. Użyte jest agregat twórczy, trzeba go rozpisać, oczywiście zatankować i obsłużyć. Także te wszystkie urządzenia, które są na samochodzie, muszą być, no niestety, dlatego się nie pominie i to jest. Tej pracy później po powrocie z akcji niestety, ale no te dokumenty trzeba wypełnić. Tak. Pokażę. Ale to już robią ci kierowcy, tak? Z którego roku to nie powiem w tym momencie, bo to już któryś tam rok mamy.
który określa wzory druków, normy paliwa i zasady rozliczania. To powinno być dla nas istotne, nie? Czy to jest zgodne z wydanym regulaminem? Na podstawie zarządzenia są rozliczane karty. Norma zliczana na każdy sprzęt jako pojazd i jako sprzęt silnikowy. To nie ma to sensu. Ktoś ma w głowie coś ważniejsze, że norma jest 40, czy norma jest 20, czy norma jest 20. Normy też się mogą zmieniać, w zależności od warunków portowych. Ale to zarządzenie jest pisane. Tak, też mamy na przykład, to obserwujemy w przypadku samochodów służbowych, że raz pali 6, raz pali 6. To zależy od tego, jak to jest. Tak, to się wszystko zgadza, ale na pewno są widełki od do. Tam jest dodatek, jest, że kobiet pojazdu strażackiego jest tylko, że można stosować w przypadku przekroczenia normy, dopiero w przypadku przekroczenia normy, to jest dodatek za trudną jazdę w terenie, czy tam za łóżkę. Wydaje mi się, że istotą byłoby, żebyśmy znali treść tego regulaminu, zarządzenia i dopiero później mogli porównywać, co jest zawarte w kartach. Ale Panie Maciu, czyli taki wniosek, żebyśmy mogli jeszcze na kolejnym posiedzeniu mieć wgląd w ten regulamin i się z nim zapoznać, tak? Bo to stanowi istotę rzeczy. Dobrze, to teraz mówiliśmy o OSP WOCZ. To teraz już samochód z OSP WOCZ. Jeszcze tam wynika z tego zdarzenia, że OSP WOCZ rozlicza w cyklu miesięcznym, natomiast pozostaje dosyć w cyklu kwartalnym ze względu na małą ilość wyjazdów i wszystkich wakacji i innych gospodarczych. I rozpisywanie jest w cyklu miesięcznym w oczu i rozliczanie paliwa, natomiast pozostaje i rozpisywanie i rozliczanie jest w cyklu kwartalnym. Natomiast każdy wyjazd musi być rozliczony i rozpisany po powrocie do bazy. Teraz mamy. Na bieżąco. 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 Na za miesiąc to jest więcej zrozumienia. No, w przypadku chłopca. Nie, nie, zgadza się. To jeden by musiał zrobić. Nie, tak, tak. Ta biurokracja jest jednak w każdym dziale przerasta, nie? Wszystko. Rodziny trzeba uzgodnić się znowu z dysponentem, czyli z komendą, z zastanowiskiem kierowania, z rodziny wyjazdu, żeby po prostu. Dali znają się o tej godzinie, że coś na to potrzeba, jeżeli nie dali, no to sygnalizuje. To mam teraz OSP klient, który kwartał, drugi, pierwszy. Który pani ma w pierwszej kolejności w segregatorze? Kwiecień, maj, czerwiec. Ja przyszedł pierwszy, to kwiecień, będzie drugi. Drugi. Tak, kwiecień, maj, czerwiec. Chwilę, tak? No, na przykład, no nie. Nie, nie. I na koniec roku Polsko jest inwentura paliwa. Wszystkiego paliwa co roku. We wszystkich jednostkach odrębnie? Tak, na każdym pojazdzie, każde urządzenie rozpisywane. Inwentura. Dobrze. Przeglądam chwilę. No to słuchaj, no oni sprawdzają, czy działa sprawnie, czy jest ma gotowość, nie? Jakie ma zastrzeżenia? Nie, 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 nie. No to razu silnika, no to musi silnika. Jak ja? Razu silnika, nie? No, sprawdzenie, Połączenie, chodzi sobie w tej chwili, to zrzucie. Na to też jest dodatek wynikający z tego zarządzenia, że dwa razy w miesiącu, kiedy się niewiele ma obowiązek kierowca, zrobić rozwój, czyli sprawdzenie sprzętu silnikowego. I na to jest tam dodatek też ustalony, jaka jest norma, jakiej normy się rozlicza. No bo... Dwa razy w miesiącu? No tak. Jak będziemy mieli regulamin, to zobaczymy, jak